Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z Radiem. Niezwykłą oprawę miały tegoroczne Dni Wody w Uniejowie. Świętowanie rozpoczął bowiem pierwszy w tym roku koncert Lata z Radiem. Inauguracja plenerowego wydania najpopularniejszej audycji radiowej w Polsce wypadła znakomicie. Chodźcie do nas, barroki tam! Na początku sceną Lata z Radiem zawładnęły dzieci, dla których przygotowano konkursy z nagrodami i występ zespołu Robi Show. I zapraszamy wszystkie dzieci pod scenę. Im będziecie bliżej, tym łatwiej będzie wam zdobyć nagrody. I rzeczywiście, do nagród było bliżej. Zwłaszcza, że konkursy nie były trudne nawet dla tych całkiem małych dzieci. Co to za miejsce, gdzie biją gorące źródła i można się nawet w zimie wykąpać na świeżym powietrzu? Poczekaj. Termy? Tak. Jak dalej? Termy Uniejów. Termy Uniejów, zgadza się. Czasem nagroda sama przylatywała do publiczności. Natomiast sukcesy miasta i gminy Uniejów nie przyszły same. A kiedy już zaczęły powoli procentować, trzeba je było wesprzeć odpowiednią promocją, w której Uniejów też przoduje. No nie tylko myślę, że w promocji miasta i gminy, ale także w promocji województwa łódzkiego. Tutaj przede wszystkim pomoc ze strony marszałka i Łódzkie promuje Uniejów, a Uniejów promuje Łódzkie. Myślę, że to najlepsze hasło strategii województwa. Oczywiście współpraca z Łódzką Trójką to początki. Później Radio Z, Radio, pierwszy program Jedynka i Lato z Radiem. Kolejne przedsięwzięcia, które są przed nami, no to wszystko powoduje, że jesteśmy obecni na antenach krajowych. A ile trzeba było wydać, żeby osiągnąć efekt w postaci uzdrowiska Uniejów? W miasteczko żeśmy zainwestowali, myślę, że ponad 250 milionów od 2000 roku i efekty tego widać, tym bardziej, że te środki zostały skoncentrowane jakby w konkretnych przedsięwzięciach, zwłaszcza jeżeli chodzi o turystykę, i to dzisiaj zwraca się gminie. Zwraca się między innymi dlatego, że często są takie imprezy jak trzeci już w historii Uniejowa koncert Lata z Radiem. A podczas tegorocznego absolutnie nie sposób było narzekać na nudę. Można było nie tylko siedzieć w ogródku gastronomicznym przy piwie i czymś smakowitym, ale na przykład odwiedzić liczne stoiska nieopodal sceny. Od choćby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie częstowano dobrą żywnością. Energetycznego Centrum z Radomia, gdzie można było zamienić energię na dobrą, platformy usług elektronicznych ZUS, sklepik z płytami i gadżetami radiowej Jedynki, czy studio plenerowe Lata z Radiem, gdzie usłyszeliśmy, że... Będziemy kibicować, Fundacja Mam Marzenie pomaga spełniać marzenia. I to właśnie dzięki tej fundacji spełniło się jedno z marzeń 13-letniego Wiktora z Łodzi, który od ponad roku choruje na ziarnicę złośliwą, wyjątkowo groźny nowotwór. Marzeniem Wiktora było to, żeby mieć konsolę taką sterowaną ruchami ciała, czyli taką, gdzie nie trzeba nic naciskać, gdzie za pomocą ruchów ciała można tym sterować. I taki wymarzony prezent wręczono Wiktorowi na scenie Lata z Radiem. Sponsorem tego, że marzenie się zmaterializowało, było Energetyczne Centrum SA z Radomia. Wiktor, ja się bardzo cieszę, że ty odpowiedziałeś na zaproszenie Energetycznego Centrum i że jesteś dzisiaj tutaj z nami i że możemy razem z Fundacją Mam Marzenie spełnić swoje marzenie. Dużo pozytywnej energii od nas wszystkich. Chciałem Xboxa z Kinectem, ponieważ no, często nie mogłem, czasami nie mogłem wychodzić z domu, tym bardziej przy takich upałach. A tam lekarze mi zabronili, nie wiem dlaczego. No i po prostu lenistwo było siedzenie, nic nie robię. Tam jakaś atrakcyjniejsza forma ruchu była. Fundacja Mam Marzenie od 10 lat spełnia marzenia i dzisiaj przyszła kolej na marzenie Wiktora o Xboxie z Kinectem.
Współpraca Energetycznego Centrum z Fundacją Mam Marzenie rozpoczęła się na początku tego roku. No i dzięki temu, że mieliśmy okazję poznać Wiktora, adoptować jego marzenie, no to dzisiaj spotykamy się tutaj, żeby w końcu je zrealizować. Fundacja Mam Marzenie realizuje ponad 5 tysięcy, zrealizowała już ponad 5 tysięcy życzeń przez 10 lat. Dzięki współpracy ze sponsorami, takimi jak Energetyczne Centrum, cieszymy się, że możemy dzisiaj tu być na tej energetycznej imprezie i dzielić się dobrą energią z Wiktorem. Maskotką tegorocznego Lata z Radiem jest foka. Żywej maskotki tego sympatycznego zwierzęcia nie zabrakło w Uniejowie. Był też foczy konkurs, w którym uczestniczyły 3 pary małżeńskie. A konkurs polegał na tym, który z panów pierwszy rozpozna swoją żonę przebraną za fokę. Możecie się pokazać z przodu i z tyłu. I z przodu. Tylko ostrożnie, żebyście tam nie fiknęły z tej naszej sceny. O, no to jest foczka, no. Energetycznym przerywnikiem muzycznym był występ zespołu Hamak Band, uznawanego za najlepszą grupę supportową w Polsce. Bo ja wciąż przed siebie gnam, znaków szukam, lecz przed oczami mam swój świat i w nim uparcie trwa. Dlaczego Lato z Radiem tak chętnie przyjeżdża do Uniejowa? Dlaczego Uniejów? Bo to jest bardzo fajne miejsce na mapie Polski. Szczerze mówiąc, dla mnie miejsce niezwykłe, bo bardzo biedny rejon, rejon z wieloma kłopotami. Na tym biednym rejonie wyspa, która jest niezwykła i przyciąga ludzi. Bo termy, bo ludzie z inicjatywą, fajny pomysł, rewelacyjne miejsce na weekendowy wypoczynek. A jak czuje się w Uniejowie redaktor Roman Czejarek? A ja mam problem, bo za każdym razem jak jestem, to mnie namawiają do tego, żebym wskoczył do tych basenów i się wykąpał. I nikt nie potrafi zrozumieć, że ja nie mam czasu na to, żeby to zrobić. Rano, kiedy jeszcze nie ma tego, co się dzieje na estradzie, ja cały czas opowiadam w radiu, co się dzieje w Uniejowie, w miejscu, gdzie jest koncert Lata z Radiem. A kiedy kończy się audycja, biegnę na estradę, prowadzę do 23, a potem wsiadam w samochód i jadę do kolejnego miasta. I byłem tu wiele razy, to jest moja 8 wizyta w Uniejowie i ani razu, ale proszę tak głośno nikomu nie powtarzać, nie siedziałem w basenie. Dopisała pogoda, radiowcy i ich goście, więc publiczność uniejowskiego koncertu Lata z Radiem bawiła się... Hej. Świetnie, bardzo miło. A dlaczego właśnie Uniejów? Dlaczego Państwo tutaj przyjechali? Mieszkamy niedaleko, a przede wszystkim ze względu na to, że jest Lato z Radiem, to jest raz, a dwa ze względu na sprawienie przyjemności dzieciom. Przyjechaliśmy z Kutna. Tak naprawdę to, żeby zapewnić rozrywkę dziecku i uważamy, że jest naprawdę fajnie. Co tu jest najciekawsze? Najciekawszy przede wszystkim ten plener, który jest zorganizowany, tak, ten koncert też tak samo. Poza tym no, fajne otoczenie też tak samo, termy Unii, bliskość tutaj wielu atrakcji, także to jest na pewno plus. Czyli co, polecamy mieszkańcom? Polecamy bardzo termy, tak? A zwłaszcza naszego regionu łódzkiego. Powiem panu, że my akurat mieszkamy w Uniejowie, także jesteśmy stąd. I co, dla Uniejowian to jest atrakcja? Fajnie, ostatnio dużo się dzieje. Do tej pory, tak jak pamiętamy, Uniejów jeszcze z dzieciństwa, to właśnie puściutko, właściwie nic się nie działo, nic nie było. Natomiast teraz, no rzeczywiście, głównie w wakacje, kiedy się ciepło zrobiło, to już ciągle coś. Ta zjeżdżalnia nie jest. Co by się jeszcze chciało? Ojejku, co by się chciało? No, chciałbym się iść na baseny, żeby było więcej miejsca na tych basenach przede wszystkim. No ale no, niestety, jest tak jak jest, turystów jest bardzo dużo teraz. No dzięki funduszom na pewno to. No i jest fajnie, bawimy się wszyscy i czekamy na następne imprezy. Gwiazdami koncertu Lata z Radiem w Uniejowie byli Doda i zespół Mysłowic.